Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy jazdę testową autem po montażu instalacji gazowej. Jest to Toyota z 1,3-litrowym silnikiem V6 o mocy około 250 koni mechanicznych. Auto zostało wyprodukowane w 2013 roku. Pod maskę trafiła instalacja BRC Second Plug and Drive. Włoski system objęty dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów, jeżeli chodzi o część instalacji gazowej, jak również profesjonalny montaż w Energy Gas Polska. Auto spala około 13 litrów benzyny, jest to podyktowane właśnie silnikiem o dużej pojemności i dużej mocy, jak również troszeczkę wyższą niż w autach standardowych masą własną. Auto waży około 2 ton, także coś napędzić tą bryłę nadwozia musi. Oczywiście auto jest pomimo swojej masy bardzo dynamiczne, dlatego też musimy się liczyć ze spalaniem rzędu 13 litrów przy spokojnej jeździe, 13 litrów benzyny. Gazu nam auto spali między 14 a 15 litrów, dzięki czemu na każdym 1000 km oszczędzimy od 370 nawet do 400 zł. To są pieniążki, które pozostaną nam do wydania na coś zupełnie innego niż bezsensownie na benzynę, która kosztuje około 5 zł 30 groszy za litr. Także tutaj mamy już bardzo widoczne oszczędności. Jeżeli chodzi o zbiornik, zamontowany został o pojemności 60 litrów. Jest on umieszczony we wnętrze w bagażniku, w miejscu, gdzie składa się jedno z siedzeń. Funkcjonalność tego siedzenia została delikatnie ograniczona, ono się tylko nie złoży. Natomiast oczywiście można na nim podróżować tak jak wcześniej, całkowicie bezpiecznie. Wszystkie uchwyty montażowe zostały zachowane, zdemontowany został tylko zawias właśnie umożliwiający składanie go w tą wnękę. Zbiornik taki o pojemności 60 litrów pozwoli na przejechanie około 340 nawet do 400 km na jednym tylko tankowaniu. Koszt zamontowania takiej instalacji jest to 4600 zł, zwraca się już po 12 tysiącach km, także bardzo szybko, biorąc pod uwagę, że auto jest duże, komfortowe, dlatego też na pewno będzie klientowi służyło do wygodnych, dalekich podróży, dzięki czemu kilometry szybko się nabiją i instalacja bardzo szybko się zwróci. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.